Strumień wektora indukcji jest dany iloczynem skalarnym. B wektor, S wektor, co się rozpisuje jako zwykły iloczyn wartości jednego wektora, drugiego wektora i jeszcze trzeba wziąć kosinus kąta między tymi dwoma wektorami. Żeby móc stwierdzić, jaki jest kąt między tymi dwoma wektorami, dobrze jest sobie oba wektory narysować. Jeden z nich na obrazku już jest. Problemem w tym zadaniu może być, co to kurwa jest wektor powierzchni. No jak wektor powierzchni? Czyli co, przekątna? Bok? Który bok? Ciężko wyczuć. Jedynym wyróżnionym kierunkiem względem powierzchni jest kierunek prostopadły tej powierzchni. I wektor powierzchni będzie o takim tworem. Jego kierunek będzie prostopadły do powierzchni, a jego długość będzie miała tyle metrów, ile metrów kwadratowych ma powierzchnia. S wektor. No i teraz już z obrazka wprost widzę, jaki jest kąt między wektorem indukcji magnetycznej i wektorem powierzchni. No jak powszechnie wiadomo, kosinus 0 stopni to 1, więc z tego zostaje tylko to. A powierzchnia prostokąta to jest AB. Czyli podstawiam. Przeliczę to na metry. I to drugie też. Centy to jest 10 do minus drugiej, nie? Potęgi mogę załatwić pamięci. To jest 10 do minus czwartej, to jest 10 do pierwszej, więc będzie 10 do minus trzeciej. 0,2 razy 5 to jest 1. Jednostka. Tesla razy metr kwadrat. I to ma własną nazwę. Jednostka strumienia wektora indukcji magnetycznej ma własną nazwę na cześć jakiegoś Niemca. Weber. Można też zapisać bez używania notacji wykładniczej. Zanim to policzę, narysuję to w widoku z boku. Czyli po prostu przekrój poprzeczny. Ramka będzie wtedy widziana jako kryska. To jest ramka. A to będzie pole. Strumień możemy rozumieć jako ilość linii, która przenika przez ramkę. Jeśli ramka jest ustawiona tak, że jej wektor powierzchni jest równoległy do linii pola magnetycznego, czyli sama ramka jest prostopadła do linii pola magnetycznego, to strumień jest maksymalny. W miarę jak będę tą ramkę przechylał, czyli robił jej coś takiego, to ona będzie łapać, w cudzysłowie łapać, coraz mniej linii. Aż w końcu w tej pozycji w ogóle nie będzie łapać linii. Teraz będzie zerowy strumień. Zero linii przenika przez tą ramkę. Do czego zmierzam? W miarę jak ją kładę, coraz mniej linii przenika przez ramkę. Nie? Rozumiem, że w ten sposób zmniejszam strumień. Jakościowo, a ilościowo będę korzystał ze wzoru. BS i kosinus. Kąta między tymi dwoma wektorami. Jeśli chcę, żeby strumień zmarał o połowę, przy stałym polu magnetycznym i stałej powierzchni ramki, to znaczy, że chcę, żeby kosinus kąta zmalał o połowę. No i teraz zastanawiam się, kosinus czego daje jedną drugą? No na przykład 60 stopni. Czy to jest jedyna możliwa odpowiedź? No jakbym był na maturze, to bym podał tylko tą odpowiedź i byłbym zadowolony. I pewnie nie miałbym kompletu punktów, bo w kluczu podają inne odpowiedzi. Rysuję przebieg tej funkcji. Na oko. No i jedna druga jest faktycznie gdzieś tutaj. I to może być 60 stopni. Ale jest jeszcze jedna druga. Gdzieś tutaj. No to skoro tutaj brakuje 30 stopni, to ten odcinek też będzie 30 stopni. I to będzie 300. Więc gdybym był na maturze i się troszeczkę lepiej zastanowił, to pewnie bym podał jeszcze jeden kąt. 300 stopni. Także tak. Tego badziewia jest więcej. W obwodzie ramki umieszczono woltomierz, którego oczywiście nie ma na rysunku, bo po co? W każdym razie woltomierz będzie mierzył siłę elektromotoryczną indukcji, związaną ze zmianami strumienia wektora indukcji magnetycznej przez ramkę. Woltomierz wskazuje siłę elektromotoryczną indukcji. Zapisuję sobie wzór na siłę elektromotoryczną indukcji. Właściwie przepisuję z karty wzorów.
I to jest szybkość zmian strumienia. Ten minus mnie gówno obchodzi. On jest tylko wyrazem reguły Lenza, czyli tego, że układ się stawia. Jeśli interesuje mnie wskazanie woltomierza, minus nie ma znaczenia. Będę zastanawiał się, w której sytuacji strumień będzie zmieniał się najszybciej w czasie. Czyli rozpiszę sobie strumień, sprawdzę, od czego zależy. Stałe, stałe, zmienne. Sprawdzam, jak zmienia się wartość kosinusa w czasie. Albo sprawdzam, przy jakich kątach kosinus jest najszybciej zmienny. Dalej nie rysuję, bo mi się nie chce. Ta funkcja jest najszybciej zmienna w okolicy kąta 90 stopni i w okolicy kąta 270 stopni. Co to znaczy najszybciej zmienna? Jeśli przyjrzę się małemu odcinkowi tutaj, a potem narysuję porównywalny odcinek, powiedzmy tutaj, i sprawdzę, o ile zmieniła się wartość funkcji, to tu zmiana jest znaczna, a tutaj jej praktycznie nie będzie. Obrazek trochę koślawy, widzę to. Funkcja jest o wiele szybciej, bardziej zmienna w okolicy kąta 90 i 270. No tutaj leci na łeb na szyję, a tu bardzo szybko rośnie. Tu jest w przybliżeniu stała. Tu też. I tu też. No to skoro widzę, że w okolicy 90 i 270 kosinus zmienia się najszybciej, a kosinus jest jedynym czynnikiem, który w ogóle się zmienia w tym iloczynie, to w takim razie ten iloczyn będzie się zmieniał najszybciej tam, gdzie najszybciej zmienia się kosinus. Czyli w okolicy kąta 90 i 270 stopni. Patrzę na moich obrazkach, gdzie kąt będzie 90 stopni. Chodzi o kąt między wektorem B i wektorem powierzchni. Żeby mi się nie pojebało, rysuję sobie wektory powierzchni, które są prostopadłe do powierzchni. Tutaj kąt między wektorem powierzchni i wektorem B jest 90 stopni. Jeśli zacznę ruszać ramką z tego położenia, to wartość kosinusa będzie się gwałtownie zmieniać, strumień też. Tutaj kąt między wektorem S i wektorem B jest 0 stopni. Jeśli tu zacznę ruszać ramką, no to kosinus będzie się zmieniał, wartość kosinusa będzie się zmieniała dosyć wolno, bo będę w tym obszarze, albo w tym. W takim razie strumień będzie się zmieniał wolno. A jeśli strumień będzie się zmieniał wolno, to siła termotoczna indukcji, która jest szybkością zmian strumienia, też będzie się zmieniała wolno. Więc ja bym wybrał to, bo tutaj kąt między wektorem B a wektorem S jest 90 stopni. Czyli to jest ten obszar najszybszej zmienności funkcji kosinus, najszybszych zmian strumienia, a więc największego napięcia. Tu wystarczy minimalne przechylenie ramki i ramka już zacznie łapać te dwie linie. A jakościowo strumień rozumiemy jako ilość linii przenikających przez ramkę. A tutaj ramkę trzeba będzie przechylić o dosyć duży kąt, żeby straciła część z przenikających ją w tej chwili linii. Przy tym kącie strumień jest najbardziej wrażliwy na przechylanie. I dlatego będzie się zmieniał najszybciej w miarę przechylania ramki, co spowoduje wyindukowanie się największej siły elektromotorycznej indukcji, która jest napięciem w voltach. I voltomierz pokaże najwięcej.